Witajcie. Słuchajcie, przybiegłam do Was jak najszybciej. Chcę Wam przedstawić newsa odnośnie właśnie tej choroby, która zaczęła występować w Stanach Zjednoczonych, nie tylko, bo również w Wielkiej Brytanii i we Francji. Ta choroba właśnie specyficzna dla malutkich dzieci do 5 roku życia. I u tych dzieci, które zachorowały w Stanach Zjednoczonych, co Wam wspominałam w poprzednim filmiku, 15 dzieci w Stanach Zjednoczonych zarażone tą chorobą miało również koronawirusa. Czyli nie wiadomo, czy to jest jakaś mutacja, czy to jakiś patogen, czy co to w ogóle, jak to tak naprawdę przebiega, jeszcze nie zbadali, ale mam informacje rzetelne, informacje sprzed dosłownie kilku dni. To jest artykuł, który został zweryfikowany przez lekarza przez pediatrę, panią Magdalenę Pikuł. I teraz słuchajcie, nie przygotowałam się, nawet nie poćwiczam, także będę czytała, mogę troszkę może robić błędy, bo no wiecie jak to jest, jak się czyta pierwszy raz. I także wybaczcie, że będą może takie, nie będę już mówić, tylko część rzeczy przeczytam, żeby to było bardzo wiarygodne, bo to jest właśnie istotne, żeby to było z tego artykułu, a nie żeby to były może moje własne słowa, żeby coś tutaj, wiecie, nie pomylić. I to w poprzednim filmiku właśnie nie mogłam sobie przypomnieć nazwy tej choroby, to jest choroba Kawasaki. Kawasaki. Chodziło mi właśnie, napisałam w opisie, że chodziło mi o chorobę Kawasakiego. W USA jest na razie 15, tam chyba napisałam to już, ale powtórzę, 15 dzieci, które cierpią na zespół Kawasakiego i zakażenie koronawirusem. Czyli te wszystkie dzieci, które mają Kawasakiego, są zarażone koronawirusem. I przeczytam Wam dalej. Na razie oficjalnie nie potwierdzono, że u dzieci, które są zarażone wirusem SARS-CoV-2, może wystąpić dodatkowo zespół Kawasakiego. Czyli jeżeli mają koronawirusa, jeszcze nie zbadali, nie udowodnili, czy może nastąpić choroba Kawasakiego, czy nie. Także nie martwcie się, mam się, jeżeli któreś są tu mamy, których dzieci chorują, nie martwcie się, bo jeszcze tego nie wiadomo. Ale dużo podam tutaj jeszcze objawy, podam jeszcze jak się leczy, żeby no mamy były uświadomione i jakie są objawy, bo są specyficzne objawy. Do tej pory przypadki nietypowej choroby zgłaszali lekarze z Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Lekarze odnotowują na całym świecie coraz więcej przypadków choroby przypominającej zespół Kawasakiego. U części chorych dzieci testy potwierdziły również zakażenie koronawirusem, czyli nie u wszystkich, ale u niektórych dzieci, które zachorowały na chorobę Kawasakiego, potwierdzono koronawirusa, a również było takie przypadki, że dzieci, które miały koronawirusa, zachorowały na Kawasakiego. Jaka tu jest kolejność, jaka tu jest zależność, to wszystko jeszcze się okaże. Ustawiam się, bo to światło mam teraz bardzo tragiczne i ciężko jest mi tutaj się z tym światłem do Was ułożyć odpowiednio. Na czym skończyliśmy? Niech ja tutaj znajdę. U chorych dzieci, u części, tak. Obie choroby mogą dawać podobne objawy, no właśnie, zależność między Kawasakiego a koronawirusem. Jeszcze raz powtórzę, u części chorych dzieci testy potwierdziły również zakażenie koronawirusem. Obie choroby mogą dawać podobne objawy, co w niektórych przypadkach może prowadzić początkowo do błędnej diagnozy.
U chorych dzieci może pojawić się wysoka gorączka, wysypka i biegunka. Bardzo specyficzne u małych dzieci dla zwykłego przeziębienia czy zwykłej grypy. Więc to naprawdę jest, powiem Wam, że no niebezpieczne. Już teraz, już no nie wiem, już będziemy się bali wszystkiego. Naukowcy zastanawiają się, czy istnieje związek pomiędzy obiema chorobami, czy dodatkowo pojawił się nowy patogen, który atakuje przede wszystkim najmłodszych. Większość odnotowanych do tej pory przypadków dotyczy dzieci poniżej 5 roku życia. Chorobę Kawasakiego łatwo pomylić z innym schorzeniem, a skutki źle dobranego leczenia mogą być tragiczne. Choroba Kawasakiego lub zespół Kawasakiego, tak zwany zespół skórno-śluzówkowo-węzłowy, to ostra choroba zakaźna, w przebiegu której dochodzi do uogólnionego zapalenia tętnic różnego kalibru. Główne znaczenie ma zajęcie dużych naczyń wieńcowych z towarzyszącymi zmianami błon śluzowych, powiększeniem węzłów chłonnych. To tak ogólnikowo, ale chciałabym Wam tutaj bardziej dokładnie przedstawić kolejno, jak to wszystko się tutaj ma. Co to jest choroba Kawasakiego? Choroba Kawasakiego lub zespół Kawasakiego, tak zwany, jeszcze raz powtórzę, co tam wspomniałam w tym ogólnikowym, ale nie zaszkodzi. Choroba Kawasakiego lub zespół Kawasakiego, tak zwany zespół skórno-śluzówkowo-węzłowy, to ostra choroba zakaźna, a w przebiegu której dochodzi do uogólnionego zapalenia tętnic różnego kalibru. Główne znaczenie ma zajęcie dużych naczyń wieńcowych z towarzyszącymi zmianami błon śluzowych i powiększeniem węzłów chłonnych. Chodzi o węzły chłonne tutaj, szyjne. Węzły chłonne szyjne to są, słuchajcie, może wystąpić taka gulka, taka kuleczka przesuwająca się albo na obojczyku, albo pod obojczykiem, z jednej albo z drugiej strony, ale dla choroby Kawasakiego specyficzne jest, że występuje to jednostronnie, czyli z jednej strony tylko się pojawi kuleczka, nie z obu. W 80% przypadków choroba Kawasakiego dotyka dzieci poniżej 5 roku życia. Szczyt zachorowań przypada między 1 a 2 rokiem życia. Do rzadkości należą pacjenci powyżej 8 roku życia i dorośli. Do rzadkości, ale nie znaczy, że nie może to nastąpić. Nieco częściej chorują chłopcy, ale to nie znaczy, że nie zachorują dziewczynki. Częściej. Brak właściwej opieki lekarskiej może skończyć się śmiercią. Czyli jeżeli jakiś pediatra nie zdiagnozuje tego jak należy, to niestety może się to skończyć śmiercią. I dlatego potem mówią, że umarł na koronawirusa, a on umarł na chorobę Kawasakiego na przykład, bo przy chorobie Kawasakiego właśnie można umrzeć na zawał serca. Przepraszam. Według statystyk dwoje dzieci na 100 chorujących umiera. Czyli według statystyk dwoje dzieci na 100. Główną przyczyną zgonu jest właśnie zawał serca, o którym wspomniałam wcześniej. Chorych męczy wysoka gorączka oraz inne symptomy, na przykład wysypka, podwyższone wskaźniki morfologii. Zarówno w trakcie choroby, jak i po niej pacjent powinien przebywać pod ścisłą opieką lekarską. Jakie są przyczyny i objawy choroby Kawasakiego? Etiologia choroby Kawasakiego nadal pozostaje zagadką. Rozważa się rolę czynników infekcyjnych indukujących układ odpornościowy. Znowu ta odporność. Przy raku odporność, tu wszędzie przy COVID-zie odporność. Jeszcze raz przeczytam. Rozważa się rolę czynników infekcyjnych indukujących układ odpornościowy do nadmiernej aktywacji. Za tą hipotezą przemawia pewna sezonowość występowania choroby. Najwięcej przypadków odnotowuje się jesienią i wiosną, czyli w okresie nasilenia
u dzieci wszelkich innych infekcji. Nie bez znaczenia pozostają również predyspozycje genetyczne. Czyli mogą być również predyspozycje genetyczne, czyli tak jak przy raku też, albo wiecie, albo tak, albo siak. W ostrej fazie choroby Kawasakiego stwierdza się następujące objawy kliniczne. Gorączka 39-40 stopni. Trwająca co najmniej 5 dni, ale to nie znaczy, że jak będzie trwała 4, to mamy sobie dać spokój, czy 3. Co najmniej 5 dni, to wiadomo, że 6, 7 i tak dalej, ale jak 3, to ja bym też pobiegła do lekarza z dzieciątkiem. I nieodpowiadająca na leczenie antybiotykiem, czyli gorączka, która nie daje się zbić. Zapalenie spojówek, teraz czytam o objawach klinicznych, zapalenie spojówek obustronne, nieropne, objawiające się zaczerwienieniem oka, bez wysięku i bolesności, często z towarzyszącym światłowstrętem, czyli dziecko mruży oczki, nie może patrzeć dobrze, dziecko nie może patrzeć dobrze, to jest takie są objawy kliniczne. Powiększenie 1,5 cm i tkliwość węzłów chłonnych, najczęściej szyjnych, jednostronnych. Węzły chłonne na szyi, jeżeli pojawi się taka kuleczka, nawet taka kuleczka jak perełka i ona się na przykład przesuwa pod skórą, pod ten obojczyk lub nad obojczyk lub na obojczyku, może być pod, nad i tylko z jednej strony, taka kuleczka. To jest właśnie powiększony węzeł chłonny. Polimorficzna wysypka od zmian obserwowanych w pokrzywce do plamek i grudek charakterystycznych dla odry na tułowiu i na kończynach. Czyli gorączka, węzły chłonne tutaj i wysypka. Jeszcze dalsze inne są zaczerwienienie rąk, zaraz Wam o tym wszystkim przeczytam. Zmiany na śluzówkach jamy ustnej i wargach. Przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, czyli zaczerwienione gardło. Ktoś może pomylić, czerwone gardło to przeziębienie. Ale to specjalista musi stwierdzić. Także nigdy sami nie, naprawdę, zawsze z każdym przeziębieniem u dzieciątka malutkiego, z każdym jakimkolwiek niepokojącym gorączką trzeba biec do lekarza i to do dobrego lekarza. Czyli zmiany na śluzówkach jamy ustnej i wargach, przekrwienie błony śluzowej, jamy ustnej i gardła, malinowy język, przekrwienie, obrzęk, popękanie i suchość warg. Zmiany skórne na kończynach, rumień skóry dłoni i podeszwy. Podeszwy pod spodem. Skóry i podeszwy. Czyli piętka i pod nóżeczką, pod stopką. Obrzęk rąk i nóg, czyli rączki mogą być takie bardziej pulchne, takie jakieś, tak jakby napuchły. Jak i po 2-3 tygodniach, po 2-3 tygodniach masywne złuszczenie na skórka wokół paznokci, czyli słuchajcie, tak jakby schodziły paznokcie. Poza klasyczną istnieje także atypowa postać choroby Kawasakiego, którą powinno się podejrzewać u każdego dziecka do 5 roku życia, jeżeli występuje u niego gorączka niewiadomego pochodzenia trwająca ponad 5 dni. Jak przebiega choroba Kawasakiego? Wszystkie nieprawidłowości występujące w ostrym okresie choroby Kawasakiego mają charakter łagodny i tendencję do samoograniczenia się, nawet w przypadku braku leczenia. To jest też złudne bardzo. Największy problem kliniczny stanowi natomiast zapalenie tętnic, zwłaszcza wieńcowych,
którego cechą charakterystyczną jest powstawanie miejscowych poszerzeń i tętniaków. Od 15 do 25% chorych nieleczonych. Z tego względu u każdego dziecka z podejrzeniem choroby Kawasaki konieczne jest wykonanie badania endokardiograficznego serca, tak zwane echo serca, w celu cechy stanu tętnic wieńcowych. Badanie to należy powtarzać co 10-14 dni w ostrym okresie choroby. A następnie w czasie długotrwałej obserwacji dziecka. Oprócz tętniaków może również rozwinąć się zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia. Strasznie niebezpieczna choroba, strasznie niebezpieczna. Nie wiadomo, co gorsze, czy koronawirus, czy to. Zmiany na tętnicach wieńcowych w 50% przypadków cofają się, jednak ich następstwem w wieku dorosłym może być choroba niedokrwienna serca. Ponadto w 5% przypadków mogą one nawet doprowadzić do zgonu dziecka w ostrym okresie choroby z powodu zawału serca. Dlatego tak ważna jest świadomość istnienia choroby Kawasakiego, wśród rodziców, jak i lekarzy, zwłaszcza pierwszego kontaktu, umożliwiająca szybkie rozpoznanie i podjęcie stosownej terapii. Ja to nieraz mówię, że ten lekarz jest najważniejszy, bo jak on dobrze zadziała, to tak potem są konsekwencje wszystkiego się dzieją. Po czym rozpoznać chorobę Kawasakiego? Nie istnieją żadne specyficzne testy laboratoryjne potwierdzające diagnozę choroby Kawasakiego. Nie ma testu na Kawasakiego. Dlatego podstawą prawidłowego rozpoznania pozostaje doświadczenie lekarza i uważne badanie chorego. Warunkiem rozpoznania choroby Kawasakiego jest stwierdzenie po pierwsze wysokiej gorączki i co najmniej 4 z pozostałych 5 objawów w badaniach dodatkowych można stwierdzić ponadto. W badaniach dodatkowych można stwierdzić. Co jeszcze może być? Podwyższony poziom OB, co może zaniepokoić, i CRP, nadpłytkowość, to podobno prawie zawsze występuje, podwyższona leukocytoza, nieznaczna niedokrwistość, obniżony poziom albumin, niewielkiego stopnia białkomocz jałowy ropomocz. Natomiast do rozpoznania postaci atypowej choroby Kawasakiego upoważnia stwierdzenie oprócz gorączki 3 z 5 charakterystycznych objawów klinicznych, jeśli towarzyszą im zdiagnozowane zmiany w naczyniach wieńcowych lub więcej niż 2 spośród następujących wskaźników laboratoryjnych. 2 z tych, co teraz przeczytam. Niskie stężenie albumin w osoczu, niski hematokryt, wysoka aktywność ALAT, podwyższone OB. Jak przebiega leczenie choroby Kawasakiego? Leczenie ostrego okresu choroby Kawasakiego ma przede wszystkim na celu ograniczenie stanu zapalnego w tętnicach wieńcowych, by zapobiec rozwojowi tętniaków i zakrzepów w świetle tych naczyń. Terapia choroby Kawasakiego obejmuje hospitalizację, dożylne podawanie dużych dawek immunoglobulin, zastosowanie aspiryny przez różnie długi okres, w zależności od przebiegu choroby, czasem nawet do końca życia. Co ciekawe, choroba Kawasakiego jest jednym z 2 skorzeń, w których dopuszcza się podawanie kwasu acetylosalicylowego dzieciom. Ze względu na możliwość występowania poważnych powikłań, leczenie choroby Kawasakiego powinno być bardzo intensywne i należy rozpocząć je jak najwcześniej po rozpoznaniu tego schorzenia. Słuchajcie, przeczytałam Wam
informację. Lekarz pod tym się podpisał. Jak już Wam mówiłam, to artykuł został zweryfikowany przez lekarza, więc nie są to jakieś hipotezy, nie są to jakieś plotki, nie jest to jakieś straszenie, tylko autentyczna wiedza, którą musiałam przeczytać, ponieważ no, ja nie jestem lekarzem, więc dużo takich różnych tam terminów lepiej jak jest przeczytane niż ja bym to mówiła własnymi słowami. Więc moi kochani, jeżeli dziecko ma nie wiadomo jakiego powodu gorączkę, a nie daj Boże tutaj te, zauważycie to węzły chłonne, to one nie muszą być wielkie, to nie musi być zaraz taka gula. To może być nawet kuleczka, taka jak pół paznokcia, tutaj wyczuwająca, przeskakująca pod skórą. Rumień na dłoniach, na nóżkach, wysypka, taka jak przy odrze. Wszystko jest niepokojące i należy w okresie tego koronawirusa, skoro to już takie mutacje do tego dochodzą, być uczulonym. I kochane moje mamusie młode, które mają takie maniuńkie dzieci, na razie się nie niepokojcie, bo to jest na razie w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, ale bądźcie czujne. Bądźcie czujne, bo wszystko zdiagnozowane wcześniej daje się wyleczyć. Taki mój przekaz spontaniczny, szybki, ale szybciutko usiadłam, bez przygotowania, bez przeczytania na początku, żeby tylko Wam to przekazać. Informacja z kilku dni temu, więc bieżąca, nie jakaś przedpotopowa. I pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za nowych widzów i za łapeczki w górę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie.